Ciężarówki jadące pod prąd na drodze ekspresowej to pod osłoną nocy. Wielotonowe pojazdy wymijają prawidłowo jadący kierowcy. Zobaczmy wspólnie film z S1. Teraz policjanci szukają świadków tej niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w sobotę około godziny 22 na drodze ekspresowej S1. Tam w rejonie Żywca dwa samochody ciężarowe jechały pod prąd w kierunku Bielska Białej. Jerzy Korczyński jest razem z nami i właśnie z Jurkiem patrzymy na ten film. Jurku, to ta sytuacja... To sytuacja mrożąca krew w żyłach. To cud, że nie doszło do tragedii. Co my wiemy o tym rajdzie? Jak długo te ciężarówki jechały pod prąd i jak w ogóle do tego doszło? No mimo, że do tego zdarzenia doszło w sobotę w godzinach wieczornych, to na tę chwilę policjanci chyba jeszcze wiedzą mniej niż więcej w tej sprawie, dlatego też zwracają się o pomoc do innych kierowców. To jest nagranie, które zostało zarejestrowane dokładnie w tym miejscu, w którym ja stoję, tuż przed zjazdem z S1 na Żywiec. Te ciężarówki jechały od strony Węgierskiej Górki w kierunku Bielska, to mniej więcej 15 km do Bielska Białej z tego miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Jechały pod prąd. Dobrze, że ten ruch nie był zbyt wielki, bo jak stoimy tu dzisiaj od rana, to widzimy, że w ciągu dnia tych samochodów jest zdecydowanie więcej i możemy sobie tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby akurat tym lewym pasem w kierunku na Żywiec i na Węgierską Górkę jechały jakieś inne samochody. To akurat te osobówki zjeżdżały, natomiast policjanci nie wiedzą, czy te samochody jechały dłuższy odcinek, czy też krótki od zjazdu do zjazdu. Dlatego też zwracają się do wszystkich, którzy akurat mają kamery w samochodach, żeby skontaktowali się z policją i przekazali im te materiały, bo mogą okazać się bardzo, bardzo pomocne. Tak, ten film działa na wyobraźnię z racji tego, że wiem, jak mogły się zakończyć skutki tego zdarzenia, tego filmu, tej jazdy nieodpowiedzialnej. Tam właściwe oznakowanie, czyli powierzchnia wyłączona, czyli właściwe znaki kierunkowe, czyli nowego rodzaju znaki informujące o złym kierunku jazdy. Niestety kierowcy zlekceważyli. Co więcej, prawdopodobnie drugi kierowca pojechał na pamięć za kierowcą pierwszym. Tak więc dwa pojazdy, dwa czołgi, które mogły zniszczyć inne pojazdy osobowe jadące w tym momencie w przeciwnym kierunku. I to słowa policjanta z wieloletnim stażem w Wydziale Ruchu Drogowego. Policjanci podkreślają jedną rzecz, że w takich sytuacjach, kiedy już wjeżdżamy, jedziemy pod prąd autostradą lub drogą szybkiego ruchu, to żeby się natychmiast zatrzymywać na pasie awaryjnym, włączać światła awaryjne i opuścić pojazd, po czym niezwłocznie poinformować służby o danej sytuacji.